Halo, halo, dzień dobry. Co, wszystko działa, nic się nie wykrzeczyło. Nie dostaję żadnych komunikatów o zgubionych klatkach i tak dalej. I oby tak zostało. Niestety Twitch mi dzisiaj wyciął bardzo nieprzyjemny numer. Straciłem 20 minut gameplayu z bardzo fajną ekspozycją i niestety nie mogę już do tego wrócić, w żaden sposób tego odtworzyć, bo nawet save'y już nadpisane i nie ma żadnych kopii. Ale teraz, aby zminimalizować szkody, to jednocześnie streamuję i zapisuję kopię offline, także miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Bo gra jest naprawdę tego warta. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Vampire The Masquerade Redemption. I chyba możemy zaczynać. Czytamy autosave'a. What is our mission? A mission of misfortune. Why is the noble Garinal's friend and ally to Ekaterina? I take no pleasure in storming his home, but Ekaterina has divined that the Cappadocians have stolen from her. We seek to retrieve a precious fragment of the Book of Nod, the wisdom of the ancient Cainites. Why would Garinal steal from her? We know not. Until we learn all, we cannot let them know we serve Ekaterina. Iść tutaj. Siema gąska, chodzi ci na 160, na 160p, bardzo mnie to cieszy. Masz bardzo dobry internet. Okej, mamy ich z głowy. Dobra, tu jest ukryty pancerz. Cześć Duhati, siemanko, kopę lat. Siemaneczko, mam nadzieję, że wszystko wam dobrze działa. U mnie nie ma żadnych komunikatów, jakoby miało coś zrywać. Na szczęście żadnych zgubionych klatek i tak dalej. Dobrze, i oby tak zostało. Pancerz przekażemy tutaj Wilhelmowi, przyda mu się. I zmienimy mu od razu broń. Damy mu ten miecz jednoręczny i damy mu ten tarczę. Tę tarczę. Ten puklerz. Dobrze. Twitch czasem działa, no to prawda, czasem działa. A przeważnie nie. W porządku. Jesteśmy gotowi. Czy mu się zmieniło ubranko? Zmieniło mu się, a mi się nie zmienia, bez sensu. No nieważne. Ja bym chciał, żeby mi się też zmieniało. Ale ruszajmy dalej. Zgodnie z questem musimy odzyskać fragment Nod. Recover the Nod fragment. Nie zaszkodzi zrobić save'a. Będzie dość sporo przeciwników. Najlepiej ich tak wywabiać jeden po drugim. Strange clan, Christoph. They seek to understand death and the secrets of the grave. Prepare thyself. Their halls are guarded by the walking dead. The stench of death taints this holy place. Tis fitting for the clan of death. Bardzo fajnie jest napisana ta gra. Bardzo mi się podobają dialogi. Przyjdą do nas sami. No chodź. Świetnie.
Dalej nic w głowie, tu mamy jakiegoś dropa. Okej. Jedyna rzecz, która mnie irytuje, że tu nie ma quick save'ów, albo ich jeszcze nie odkryłem. Okej, wybawmy teraz te... Niech przyjdą do nas te kości trupy. No, jeszcze jeden wyznawca, okej. Tak, system walki jest taki mocno... Ale dla samej historii myślę, że warto tą grę poznać. Warto z nią spędzić trochę czasu właśnie dla opowiadanej historii. Scroll of Awaken. Dobrze. Widzisz, Duhati, nauczyłem się od ciebie często zapisywać. Co minutę? Nie. Będę co 2 minuty save'ował. Myślę, że będzie optymalnie wtedy. A nie, tych beczek nie można lić. Salę do badań. Behold, the mural depicts Cain as God's favored son. Every child knows that Cain's sacrifice of grain vexed the Lord, and Abel's sacrifice of the blood of a lamb satisfied the Lord. But mysterious old Cainites tell us that the Lord craved blood and reveled in Cain's second sacrifice, the blood of his brother Abel. The Lord raised up Cain over the other sons of Adam. He freed him from plowing the earth for food and set a mark on him that he live forever. Garanal devoutly believes this Cainite heresy, which holds that the curse of Cain is truly a blessing. And thou, dost thou believe the Cainite heresy? If I am favored of the Lord, the angels have not seen fit to tell me of it. Dokładnie, nie będę wtedy powtarzał pół fabuły. Okej, idźmy dalej. Zdrowiem wygląda spoko. Dużo was tutaj. Zist. O, jestem zatruty. Okej, już nie jestem. Z
Echa. Kurde, ma klimat ta gra, naprawdę. O, otworzyło się drugie laboratorium. Dobra. Tego była. A, więc chodźmy. O, najpierw sobie życie jeszcze zregeneruję. Do dzieła. Dobra, to już chyba wiem, z którego miejsca. Zobaczmy, czy nie zostały tu jeszcze jakieś przedmioty. O, jeszcze jeden znawca. Edochians. Thou dost fight thy allies with great zeal, Wilhelm. I take no pleasure in it. I just do what must be done. The only one I will not fight is Garanal, the leader of the Cappadocians. I chose to strike this night because Garanal and his assistant Serena have an audience with the Cainite Prince of Prague, Rulof Brandel, and will not be here. Okay. Ma to sens, Wilhelm. Lack of precious blood. Blood. I crave blood. Jednak się wycofam. Dużo prościej.
No, Wilhelmowi by się przydało trochę krwi. Ja się też uleczę. No. Dobrze, idźmy dalej. Po kolei, powolutku, żeby nie ściągać wszystkich naraz, bo to się źle kończy. Treasure chest. To the abyss with me. A, kolejny z głowy. Jakiegoś dropa zostawił. Pierdoła, ale będzie można sprzedać. Super, krew. Chodźmy najpierw tutaj. Zapraszam kolegę do nas. Uroczo się rozpadają. Brutalność w grach rok 2000. Chodźmy na te kościotrupy. Jeden łucznik, jeden z mieczem. Jakie ja tu mam dyscypliny? Co mi się tu może przydać? Blood Strength. Stary poziom drugi. Uwaga na szczury. More dark worship. Is there no end to the vampiric taste for blasphemy? Geralt celebrates the transfiguration of death. But I do not share his fondness for the grave. I have died once to become a Cainite, and do not seek to die again. Okay.
Czy ja go mogę jakoś wskrzesić? F3. Co się nie dzieje? Okej, może teraz. Dziwny system. I am weak with lack of precious blood. A tam gadasz. Wilhelm ma trochę mało krwi. Tam jest łucznik. O! Szkielet. Okej, szkielet z mieczem i łucznik, dobra. Straszył się nas i bardzo dobrze. Okay, tu nic nie ma, ale tu jeszcze musimy zbierać. Idziemy dalej. Raz, raz. Dobra, poziom głośności spoko. Jeszcze jakiś skarb. Tak, tak. Właśnie, szczury przecież mogę zeżreć chyba. Potwierdzam. Co to jest? Bracelet. Dobra, to super. Dobra, to sobie zamknę.
Ty Wilhelm już... A nie, ty nie masz, zobacz. Chociaż czy jeden. Na co mi tyle tych Scroll of Awaken, jak one coś średnio działają? No ale nic. Idźmy dalej. Czas się udać tutaj. Główne drzwi. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzą. A, super. Brawo. Mamy ich od drugiej strony, żeby tamci nie przylecieli. O, tu jeszcze jest pani, dobrze. Dobrze, poszło gładko, tu mamy jeszcze szczura, tak? A, i ten jeszcze żyje, dobra. Już nie. O, świetnie. Nowy element pancerza, to nam się przyda. Zdecydowanie. Napsuł krwi ten łucznik, ale już spoko. Ja tu mogę wejść do góry? Mogę. Sejwik nie zaszkodzi. An earthen floor blankets this room. Aye, the Cappadocians do bury their newly embraced in a ritual of death. Okay. A tam na razie jest chyba wszystko. No. To jest zamknięte na bank. Tu mogę iść dalej. Doskonale. 324 sztuki złota.
To the abyss with you. Okej. Wszedł atak krytyczny, bardzo mi się to podobało. A nie, on jeszcze chodzi, lol. Dobra, już nie. Uciekniesz mi. Dobrze. Pierścień. No. APP plus 15. Dobrze. Dobrze. Wziąłem co mogłem, jeszcze tego szczurka sobie weźmiemy. Zawsze można też wyssać z niego krew. Przydatna rzecz. Może być ciekawie, zróbmy sobie go. No zapraszam do mnie, zapraszam. Tutaj nie ma zombie, tu są zombie. Uciekinier. Może przeżyjemy, a może nie. Dwoje teraz przede mną uciekają, dobra? Ten z głowy, bierzemy jeszcze tego, ostatni. No, dobrze, przez chwilę było groźnie, ale żyjemy. Znowu jesteśmy diseased, czy nie jesteśmy, dobrze. Bierz Krzysztof tego. Szczura. Mamy go Krzysztofa. Tutaj też mu jedno damy, niech ma. Możemy otworzyć skarb, to jest jakaś nowa broń. Znowu Scroll of Awakening.
Dobra, już wiem, gdzie musimy wracać. Wilhelm, odsuń się. Dokładnie, tutaj. Sejwik zrobiony, bardzo dobrze. Wow! Ale się wpakowałem. No. To mi się podoba. Okej. Okay. Tutaj nie ma wyjścia. Tu jest kapliczka, ale chyba jest tu nie ma żadnych przedmiotów. Dobra, czyli dalej przez te główne drzwi. Coś czuję, że zbliżamy się do jakiegoś większego starcia. Będziemy na niego gotowi, mam nadzieję. Weźmy szczura jeszcze. Wilhelm, zjedz sobie trochę. Idźmy dalej. Okej. Jesteśmy na poziomie trzecim, katakumb. Oj. O, jest jeszcze kolega. Wziąć pieniążki i pierścień. Okay, Mercurius door zamknięte. Są jakieś drzwi, ale zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. O, pani, dzień dobry. Oj, oj. No ja pierniczę, no. Jeszcze będzie mnie tu żarła. Co mamy tutaj? Tylko zasejwujmy.
przepraszam. No, komnata ze skarbem, bardzo mnie to cieszy. Zdecydowanie muszę zainwestować w zręczność, aby częściej trafiać. Dobrze, w oko ze strzału. No proszę, papka była. Pięć sztuk złota tylko. Okej. Okay. O, 50 siły potrzebuję, okej. Okay. Tak awansujemy na kolejny poziom doświadczenia. Dobrze. Widzę, że wszystko działa bardzo ładnie. Cieszy mnie to. Pozwólcie, że wezmę łyka herbatki. No i grajmy dalej. Naprawdę gra mi się bardzo podoba. Save'ować? O nie, load. Save'ować nie zaszkodzi. Znowu was tu sporo. Tis Garinol's study. Now to find the key that unlocks the secrets of the dead. Okej. Potrzebujemy klucza do... Potrzebujemy klucza do tego gabinetu. Okej. Okay. Są klasyczne szczury i szkielety, plus dwa do retro. Potwierdzam. Dokładnie, są klasyczne szczury, klasyczne szkielety i klasyczne katakumby. Klasyka gatunku. Tego zajmę. Super. Jeszcze jeden, bebop. Gdzieś chyba pominęliśmy jakąś wajchę. Jak to kiedyś Archon powiedział na jednym streamie. Gdybym miał na imię Mateusz, to bym chociaż wiedział, gdzie jest wajcha. Aż tak cytaty wielkich ludzi. Patrzmy, czy tutaj czegoś nie pomyślę. Wajchy dość łatwo przegapić. Zdecydowanie nic nie ma. By się przydało trochę krwi. Damy mu jedną flachę.
Zapraszam kolegów. Oj, nie odcinajcie mnie od mojego towarzysza broni. Serio? Zamknięte? Niedobrze. Poradziliśmy sobie. O, naszyjnik. On nam daje APP plus 10 również. Dobrze. ...29 sztuk złota. Nawet. Wiem, że tu wrócę. Nie wiem, gdzie wrócę. Wilhelm, ty się trochę tu podlecz. A, dobra, wróciliśmy tutaj, okej. Okay. Nadal potrzebujemy klucza. Tego gabinetu. I sejwik nie zaszkodzi. Cholera! Przebudzenie tej bestii to jest naprawdę hardcore. Okej. Okay. Dobrze, wczytajmy. Musimy to trochę ostrożniej. Najpierw się wezmę za tego... najpierw wezmę się za tego... szkieleta z łukiem, bo on mi tutaj psuje szyki dość mocno. Jak na złość ma niezłego cela. Wilhelm, gdzie ty się szwendasz? Idź tutaj do kolegi. Jezus, a ten drugi nie lepszy. Ja pier... Nagroda Darwina dla obu. Sprawdzasz, czy cursed po założeniu? No właśnie, nie sprawdzam. Chociaż to srebrny naszyjnik, to powinien mi chyba zrobić ała, jak jestem wampirem. Chociaż nie wiem, czy w uniwersum Vampira Maskarady, czy to nie są czasem bujdy właśnie. Niektóre przesądy na temat wampirów. Ładnie. W ogóle całkiem spoko jest animacja, jak ci kultyści się tak rozpadają i ten kościotrup wypada. To jest mega spoko. Jak na rok 2000 taka animacja, kurde. Tak, tak, ta gra wyszła w roku 2000. Niedługo będzie miała 20 lat.
Dobrze, widzę tu jakiś przedmiot do wzięcia. Zakładam, że to... A key. Klucz. A key in the form of a finger bone. Bardzo ładny ma. Możemy teraz otworzyć gabinet. Oczywiście zrobimy save'a jeszcze przed tym. Bo jak żeby inaczej. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Ostatnio grałem w Might and Magic 1 z 1986 roku. Nieźle. A jest na GOG-u dostępne? Bo tam widziałem kilka części Might and Magic, takich też mocno starawych. A, jest jako pakiet kilku części. Dokładnie, dokładnie. I co? Fajnie się grało, nie? O, kolejny naszyjnik. Holy Star of... Święta Gwiazda Dawida. Niezidentyfikowany. Dobra, czyli na razie nie mogę go używać. Przebrać mieszki ze złotem. Trzeba grać z instrukcją pod ręką i przeczytać najpierw, jak to zaprogramowano. O ja pierniczę, nice. Podoba mi się coś takiego. Ale świat jest reprezentowany niemal w 3D i w kolorze. To rozumiem, że jakiś sztuczek używali, by zrobić taką iluzję trójwymiaru. Dobrze, i do tego gabinetu przeszliśmy w jednym konkretnym celu. Odzyskać fragment Nod. Teraz spróbujmy go znaleźć. Z życiem jest nieźle. Zasejwować nie zaszkodzi. O, jeszcze jedna pani. Wilhelm, chodź tu weź, bo ja jestem już obładowany za mocno. Okej. Okay. Rubin, dobrze. O! Garinol's Journal, to będzie ciekawe. Skull of the Lamia. What beast once wore this skull upon its neck? My newest child, Mercurio, hath proved a tainted blessing. Though he is ambitious and untrustworthy, he has added much to the protection of this house. He drinks the power of death with an unquenchable thirst, and could become the greatest student of the grave, but
He hath little respect for our ancient alliances with the other Kainites, and could reawaken old feuds. The ungrateful puppy even seeks to seal his crypt from me. Does he not know that I can crack his sealed crypt at any time with my anointed skull of the Lamia? Alas, but I do require Mercurio's aid until such time as I can fathom the secrets of the golem and gain its protection. I would that I had the lore of Rabbi Mordecai ben Judah to aid my experiments, but as I lack the wisdom of the Kabbalists, I would deal with the devil himself in these parlous times. Okej. Jest jakiś Merkurio, który sprawia Garinalowi problemy. If Mercurio is charged with the protection of this haven, I wonder that we have not yet faced him. I would have words with this Mercurio. Venerable Garinal should not have to rely upon an untrustworthy child. Dokładnie. O. Dobrze. Okej, mamy po co przyszliśmy. Chyba tak. Nie, chyba jeszcze nie. To teraz jak wyjdę stąd, ktoś nas nakryje, zobaczymy. Chumpings the Cat. Ale nostalgia. Ano, lekka, lekka. Siemano, Winter Titan, cześć. Chumpkins, przepraszam. Chumpkins the Cat, okej. Okay. To będę ci mówił Chumpkins, jeśli pozwolisz. Postanowiłem wrócić do tej gry, bo nigdy jej nie ukończyłem, a Vampire the Masquerade Bloodlines ukończyłem dwukrotnie i zacząłem nawet trzeci raz grać. A Redemption ciągle mi gdzieś tam... Zawsze go miałem gdzieś z tyłu głowy, ale ciągle brakowało czasu i czas w końcu to nadrobić. Niedziela minęła całkiem przyjemnie. Wyprałem pościele, wywiesiłem na balkon. Chciałem też streamować do południa, ale niestety Twitch miał jakieś mega problemy. Strasznie mi dropiło klatki. Byłem bardzo zły, bo straciłem około tak 20 minut gameplayu, gdzie była całkiem fajna ekspozycja związana z lore tego świata. No ale już trudno. Muszę z tym żyć, że tak powiem. Ale teraz szczęśliwie wszystko działa, żadnych dropów klatek, a w razie W to nawet nagrywam równolegle offline. Gdyby ta transmisja z Twitcha miała jakieś problemy, ale póki co widzę, że wszystko dobrze. Niech tak zostanie. Może teraz wejdę do tych drugich zamkniętych drzwi. My newest child, Mercurio. No dobra, to o tym już czytałem. Kuzyn nie mógł pokonać Mercurio. Rozumiem, że to będzie naprawdę solidny boss. Powinienem uważać. Dobrze, dobrze. Aha. Okej, też miałeś z nim problem. Dobrze, tu jeszcze wcześniej widziałem jeszcze jedne zamknięte drzwi. Zobaczymy, czy coś nam się uda. Teges. Mercurio's Door. O, bingo. Dobra. Drzwi Mercurio. What? How comes thou here? Oh. Flee now, and the great Mercurio will not smite thee. So, hiding like a rat in a hole, whilst thy kin fight valiantly in defense of thy theft. Thou art a clotpoll of a coward. I hide not. My work is too important. Work thou hast interrupted. I shall crack open the Tree of Life and uncover all the secrets of death
and life. Okay. Canst thou restore mortal life to a vampire? And the secret of... I shall tell the secret of death and life. Give us the knot fragment and we shall let thee live. Czy wampir może odzyskać życie śmiertelnika? Canst thou restore mortal life to a vampire? Soon, very soon, I shall have such secrets. Smite thy Bruja ally, and thou shalt be the first to be restored when the secrets of death are mine. Give us the knot fragment, or my blade shall teach thee the secrets of death. Nay, thou art false. Give us the knot fragment, or my blade shall teach thee the secrets of death. Nay, thou wilt tell Garinal of my theft. Tis better I bury thee in a secret grave, with stakes of oak piercing thy heart, and a wraithworm shall hollow out thy noble brows and robust cheeks. Okej. Okay. O nie, jeszcze miniony przywołuje. Cholera. Beast awakens. O cholera. Super, zabiłem Merkurio, ale też mi zginął ten. Jak się nazywa? Jak się używa tych scrolli do cholery? Nic, chyba musimy to powtórzyć, obawiam się. Champkins, może ty wiesz, jak tutaj wskrzeszać poległych? Niby mam Scroll of Awaken i to powinno jakoś działać, no ale nie działa. Spoko, spoko. The signs of Gehenna. What means this dire portent? This is a great secret. Czekajcie, pozwólcie, że to... Jest spoko, że rozmawiali ze sobą, ale Krzysztof jest dalej martwy. Urocze. Oj, nie, nie, nie. Dobrze. A możliwe, bo ja nie jestem magiem, a jeszcze tej pani nie mam, to ten. Ta pani jeszcze nie jest w mojej drużynie, także musimy poczekać, okej. Okay. To jest bardzo prawdopodobne, co mówisz. Dobra, zróbmy se save'a. Przede wszystkim zregenerujmy zdrowie, ty Wilhelm też. Dobra. Okay, right click the mouse button anywhere on the game screen in order to use the scroll. Casting the spell it contains. Okay. Upon use the scroll disappears from your inventory. Okay. No dobra, jeszcze popróbuję, jak będzie okazja. Dobra. Postacie uleczone. Comes out here. Flee now, and the great Mercurio will not smite thee.
So, hiding like a rat in a hole, whilst thy kin fight valiantly in defense of thy theft, thou art a clotpoll of a coward. I hide not. My work is too important. Work thou hast interrupted. I shall crack open the tree of life and uncover all the secrets of death and life. Okay. I shall tell thee the secret of death and life. Give us the Nod Fragment and we shall let thee live. Nay, thou wilt tell Garinol of my theft. 'Tis better I bury thee in a secret grave, with stakes of oak piercing thy heart, and a wraithworm shall hollow out thy noble brows and robust cheeks. Bufy faktycznie mogą mi pomóc. Oj, tylko zaraz zginę. Beast awakens. Cholera, no. The beast roars within me. Pamiętam, jak na przerwie w szkole udawałem Krzysztofa, że się leczy za pomocą jego healinga. Nie ma sprawy, Champkins. Polecam się. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Czego mnie tu plujesz? Nie, no nie. Cholera. Niedobrze, niedobrze. No, tak zrobię chyba. Kurde, ale ta chmura to jest naprawdę hardcore. Będzie takie proste.
Teraz może mi się to udać. Ale Krzysztof, nawalaj go, nie rób pauz. Lecz się. Zrobię save'a, bo to się może udać. Puszczaj Wilhelma mojego tutaj. Serio? Jeszcze raz. Jakim cudem on może mnie ten? Jest! Dobra, tylko żebym tego Wilhelma jakoś umiał wskrzesić, to by było miło. Signs of Gehenna, Canto 4. So too. Our grandsires will rise from the ground. They will break their fast on the first part of us. They will consume us whole. Signs of Gehenna Count 4. Okay, Gehenna to koniec świata dla wampirów. Okay. What means this dire portent? This is a great secret. Known to a few wise vampires. The Book of Nath tells us that the 13 ancient founders of the vampire clans will one day rise from their age-old sleep. When these antediluvians emerge from torpor, they shall fall upon us, their descendants, and gorge their unholy thirst upon our blood. The day they rise is called Gehenna, or the Winnowing, and it signals the end of all that is. We know not how to prevent it, but even now Ekaterina searches for a way. Why didst thou not tell me of this? With such evil barking at our heels, we must hasten our work. Forgive us. Most young Cainites are not ready to hear it. They mistrust their sire, and that we cannot have. Okay. Prawie jak Ragnarok, no? Dokładnie. No dobrze. No mam w ekwipunku ten tego scrolla, no i nie potrafię go użyć, no. Klikam prawym. Właśnie F1 też próbowałem. Zaraz będę musiał jeszcze raz wczytać. Blood. O! Dobrze, już kumam. Już kumam, jak tego używać. Super. Po prostu to ciało znika, bo gra stara się oszczędzać tutaj zasoby komputera. A ja muszę wskazać na konkretne ciało, które chcę wskrzesić. No dobrze, udało nam się pokonać Mercurio. Nie było łatwo, ale poszło. Wiemy coś też więcej o Gehennie, która ma nadejść dla wszystkich wampirów.
Na portret mogę. Okej, dobra. To sporo ułatwi. Dzięki, Jumpkins. Serio? Za pokonanie Merkuria dostaję jakiś kozik? No dobra. Okej, tu jest jeszcze. Księga. The Riki, that fouling old puttock, fears that I seek to betray him. But he shall not know with a certainty until the last of his sludge blood oozes from his pus-ridden corpse. The old maggot pie needeth my power in defense of his withered haven, and shall overlook my indiscretions. So I must keep his mewling household in a frenzy, defending themselves from aggrieved villains. I shall steal from the beslubbering Brujah to draw their wrath upon him. However, should his crusty majesty plumb the secrets of the golem, he shall need me no longer. So, I shall pollute the rabbi's gall-faced golem with grave rot, making it useless to him. Then shall I drink the old leper's blood before the moon hath fully waned. Hey. Garinald's search for wisdom has not trespassed into our haven. 'Twas his false servant, Mercurio. We were fortunate to find the fragment before another clan could learn of it. Others might not have spared Garinald the search. Okej. Dobrze, już chyba nie ma tutaj więcej przedmiotów do wzięcia. Zapiszmy. Wilhelm, ogarnij życie. Kolejny scroll. Recover the note fragment. No to już go chyba mam, nie? Co ja teraz muszę zrobić? Jeszcze patrzę, czy tu nie ma jakichś fajch, ale nie ma. Znowu swoje. To by się trochę życia w ogóle przyda. Oj, nie mam nic. Już wszystko zwiedziliśmy. O, tu jeszcze pieniążki zostawiłem. Jednak dobrze się powrócić. Come on. My newest child, Mercurio.
Już też wszystko splądrowaliśmy. Spróbujmy wrócić na drugi poziom krypt. Zobaczymy, co się wydarzy. Come on, panowie. Czy mam po prostu wyjść, czy co zrobić? I orzech. Próbuję tu jeszcze coś wyszukać. O, tu jest jeszcze jakiś przycisk. Switch. O, mieszki ze złotem. Spoko, się zawsze przyda. Spróbuję całkiem opuścić te krypty, no i zobaczymy. Za 5 minutek chciałbym kończyć, zrobię małą przerwę, taką powiedzmy półgodzinną. I potem wieczorem jeszcze wrócimy do Vampira Maskarady, bo gra mi się bardzo podoba. Ten drugi jest tutaj, obok mnie. On się lubi często gubić, Winter Titan, niestety. Taki z niego widzisz. Szwagier. Pa, pa, pa. A dobra, teraz tędy wracamy. Dobra. A w sumie nie ma ten. Nie trzeba daleko się cofać, więc to chyba tak wygląda. Wilhelm czekał na Krzyśka. No, dokładnie. Tutaj ci już są dobrzy, że tak powiem. Czy mnie przepuścić? We must hurry. Dawn approaches. The sun is a destroyer now, Christoph. Remember this. During the day thou must find a place to rest where no sunlight can enter. Let us return to the university where Katarina shall surely celebrate our triumph. I cannot share thy pleasure over such a deed. Come now, before thy embrace, did thou not slay evil creatures? Behold, thy mission survives even thy death. That is scant solace for the loss of my soul. Thou dost brood too much upon events thou cannot change, Christoph. Seek consolation in our Promethean mission. Bury thy woe in the blood-drenched soil of battle. I have found that the fury of war weaves enchantments that soothe even the most troubled heart, kindred and kind alike. I well know the seduction of warfare.
Then thou knowest the joy of cutting a bloody swath through thy foeman. The only joy I felt was in doing the work of heaven as a soldier of God. I have done nothing to warrant this fallen state. How can God allow men to become demons? How can God snatch away the promise of salvation? God allows the innocent child on the battlefield to cry and does nothing. So why should God prevent the misery of a killer like unto thee? I do not know. I have not considered these things. Come, I promised thee a trip to the convent, but make haste. Dawn comes quickly. W porządku. O! Christoph? My love? Thou art accursed, if Christoph be thy love. Nay, do not go, my lord. Let me look upon thee. Good my lord, forgive me. I was filled with fright to behold thee. Thy comely face is now sicklied over with a pale cast, and I scarcely recognized thee. Forgive me. Thou hast been gone so long, we feared for thy life. Thou feared aright, for I am dead to the world, and my soul is lost. Do I behold a ghost? Nay, I touch thy arm, and I know thou art flesh and blood. Not flesh, only blood. My lord, thy words do fill my heart with fear, and I tremble. Good my lord, why dost thou look so strangely upon me? My mind is filled with thoughts of such base villainy. My hunger for thee is stronger now than when my heart did pump its own warm blood. I know not what misfortune weighs so heavily upon thy soul, or has driven the rosy warmth from thy cheek, but the heavenly powers can banish all such darkness. Should they banish this darkness, they would banish all that is left of me. Say not so! My lord, I know thy heart, and thy soul is pure. My heart? My soul? Thy words torment me with remembrance of all that I have lost. I was a fool to have come here. I must never return to a house of God. Nay, I pray thee, stay. My honored lord, thy soul is in peril. My honored lady, my soul is lost. My cause is doomed, and I am damned. I go. I will not look upon thee again. Then I pray thee, my lord, receive this token of me. 'Tis but a small amulet of St. Jude. Thou didst give it me, and it hath soothed the pangs of mine own heart that began when first I beheld thee, and a desperate, hopeless love did grow in my breast. Mayhap it will be some consolation to thy doomed cause. Art thou deaf, woman? My cause is lost! Therefore do I offer thee the amulet of Jude, patron saint of lost causes. Oh. Now, sweet heavens, guide him. Tak jak Krzysztof chciał, odwiedził jeszcze raz Aneskę. Bardzo fajna scena. Naprawdę. Kurczę, ta gra jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo dobrze napisana. Bardzo mi się podobają te dialogi. No to wiesz, Winter Titan to jest gra z 2000 roku, więc też... Pewne braki w kamerze mogą być, no ale pewnie wiek też robi swoje i może rozdzielczość Full HD. Chociaż i tak zainstalowałem jakiegoś takiego... widescreen patcha, który powinien naprawiać większość takich rzeczy. Co to za kobieta? Libussa, porozmawiajmy z nią. He hath taken me. He hath taken the best of me and left nothing but a shell. In his home of bone. In his halls of skin. Behind his walls of flesh, he hath taken all I had.
Okay. I walked, and under my feet, the floor did quiver. I looked, and beheld that I trod upon the bloated belly of one even more wretched than I. Once I had the faith of an innocent, he did ravage me and took my faith away into his cathedral of flesh, where the soft and dripping walls swallow all sound, even the sound of my screams. It fed him, and he grows like gel sacks of rot on decaying wood. He grows. Hey, czy pani ma jeszcze coś do powiedzenia? He will awaken soon. Hey. My innocent faith fed him and made him stronger. Soon he will be strong enough to awaken and defile the purity of the world as he defiled me. My soul is beyond all salvation, and soon all souls will be damned as well. Okej. Dobrze. Plan jest teraz taki. Pierwsze co zapisać. Pójść do kowala sprzedać sprzęt. He has taken me. Okej. Wysłuchaliśmy wszystkich opcji dialogowych, które pani miała. Ona też jakby przepowiadała tą Gehennę. Że powróci jeden z takich wampirzych lordów. Z opisu bym wynikało, jakby to był jeden z Tsimisi. Z Tsimisi. Oni tak się chyba nazywają. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Owal będzie gdzieś tutaj. Ktoś z kimś walczy? No dobra. Czemu ty je bijesz, Wilhelm? Czy ciebie porąbało? Co za typ? Z kim ja pracuję? Dobrze. Tutaj już wysłaliśmy wszystkich opcji dialogowych. Idziemy tu. Wilhelm, no co on? Co mu się stało? Mam żadnej krwi, żeby mu dać. Przejmę na razie nad nim kontrolę i zobaczymy, co się wydarzy. O, ta kobieta zniknęła. Withdraw. Defensive stance mu dałem. Dobra, może to coś zmieni. Możesz się, Wilhelm, na nim pożywić. Nie, ty nie masz tej opcji, dobra. Ale ja mogę. Tylko, że... Ojej. Szybko do kowala. Good day to you, young sir. Dobrze,
Dajemy. Czy da się jakoś szybciej sprzedawać? Powiem się, że nie. Na razie zostawię, bo tą broń sobie może zmienię, jak awansuję na wyższy poziom doświadczenia. To mogę sprzedać też. A, on nie chce scrolli, dobra. No ma to sens, jest kowalem. Rubiny. Okej, 1500 sztuk złota, ładnie. Dobrze. Zadecyduję o tym trochę później. Zapomniał ich zapytać, czy mają jakiś problem. Dokładnie. Okej, wyjdźmy na zewnątrz. Upewnijmy się, że żaden tutaj... Żadna straż mnie nie ściga. Zakładam, że nie. Dobra, chyba jest w porządku. Dobrze, moi drodzy. To na tym zakończymy tego streama. Ja sobie na spokojnie jeszcze poza anteną kupię nowy ekwipunek, później wam go pokażę. No i ruszymy dalej z fabułą. Ja sobie teraz zrobię tak około 30-40 minut przerwy. I wrócimy do gry. Ponownie odpalę streama, także jak śledzicie kanał, powinniście dostać powiadomienie. A jak nie śledzicie, to zachęcam. W porządku, dobrze. No to wielkie dzięki. Za tego streama i widzimy się za około pół godziny. Do zobaczenia, do usłyszenia.